Boże mówi, że wszystko bywa oczyszczone krwią. Że wszystko musi być oczyszczone krwią. Wielu ludzi wierzących przyjmuje informacje duchowe i bez żadnego problemu wprowadza je w życie jako informacje od Boga. I tu następuje mnóstwo porażek życiowych. Ponieważ wszystko musi być oczyszczone krwią. Jest napisane tak. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebiańskich były oczyszczane tymi sposobami. I tutaj jest informacja o tym, jak to było kiedyś w Starym Przymierzu. Że wszystkie rzeczy, wszystkie sytuacje, wszystko, co miało tam miejsce, było cieniem rzeczy przyszłych i musiało być oczyszczane krwią ofiar rzeźnych. I dalej jest napisane, te same zaś rzeczy niebiańskie, które niebiańskimi są w istocie swojej, muszą być oczyszczane lepszą ofiarą. A więc cokolwiek pochodzi z duchowej rzeczywistości, to nie jest jednoznaczne z tym, że to mówi Bóg. To, co słyszy się z duchowej rzeczywistości, to, co się przyjmuje, musi być oczyszczone krwią. Kilka wersetów wyżej jest napisane, że sama księga musiała być oczyszczona krwią. Sama księga musiała być oczyszczona krwią. Że nawet to, co było zapisane w księdze, nie mogło być przyjmowane w sposób dowolny, tylko musiało przejść przez system prawideł chrystusowych. Diabeł chce, żebyś nie słyszał i żebyś nie widział duchowo. On tego chce. On chce, żeby stało zawsze coś na drodze. Przede wszystkim, żeby wiesz, co stało na drodze? Twoja niefrasobliwość. Żebyś twierdził, ja bardzo dobrze wszystko odbieram i nie ma powodu, żebym to weryfikował. A ja weryfikuję wszystko. Wszystko, co przychodzi do mojego życia, musi być w moim życiu oczyszczone krwią Chrystusa. Wszystko, co przychodzi z Ducha do mojego życia, musi być zweryfikowane zgodnie z prawdami Bożymi. Jeżeli do mojego życia przychodzi coś z duchowej rzeczywistości, co jest niezgodne, choćby w najmniejszej mierze z prawdami Bożymi, ja tego w ogóle nie przyjmuję. Za chwileczkę będziemy wielbić Boga, ale chcę zrobić na początku coś, co już kiedyś robiliśmy, nie wiem, raz czy dwa. Z uwagi na to, że są nowi ludzie, a w tym kraju wszyscy zostaliśmy skażeni przez katolicki system. Chcę, żebyście teraz, tak jak tutaj jesteście, jeśli tego jeszcze nigdy nie zrobiliście, wyrzekli się wszelkiej duchowości, którą przyjęliście przez sakramenty. Chcę, żebyście się wyrzekli, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, żebyś wyrzekł się demonów, które przyszły do twojego życia, jak cię ochrzcili, bo przyszły demony. Żebyś wyrzekł się demonów, które przyszły do twojego życia, kiedy przyjmowałeś komunię. Chcę, żebyś przeklął Przenajświętszy Sakrament. Żebyś ty to zrobił. Chcę, żebyś to zrobił, a jak masz problem ze zrobieniem tego, to znaczy, że za tym stoi demon teraz. Chcę, żebyś przeklął swój chrzest w Kościele katolickim. Chcę, żebyś przeklął wszelkie sakramenty, które miałeś w Kościele katolickim. Przeklnij Najświętszy Sakrament. Przeklnij świętą spowiedź. Przeklnij to i wyrzeknij się tego. Zładź to w swoim życiu.
Nie pozwól, żeby te duchy przeszłości trafiły Twoje słyszenie Boga dzisiaj. Bo tak się dzieje. One, demoniczne siły, starodawne demoniczne siły religii, tłumią w ludziach prawidłowe słyszenie Boga. A jeśli wyrosłeś w innej kulturze niż katolicka, jeżeli wyrosłeś wśród protestantów, świadków Jehowy, czy jakiejkolwiek innej organizacji i tam uchwyciłeś się jakichś spraw czy przekonań, które nie były stricte prawdami Bożymi, chcę, żebyś tego się wyrzekł, żebyś przeklął wszystko to, co przyszło do Ciebie, przez jakikolwiek wpływ religii w Twoim życiu, żebyś nie zostawił na tym suchej nitki. Ojcze, w imieniu Jezusa, my związujemy wszelkie demony religijne nad ludźmi. My przeklinamy wszelki demoniczny wpływ duchów stojących za sakramentami w Kościele katolickim. Stoimy, Ojcze, dzisiaj przed Tobą w prawdzie i przez imię Jezus przeklinamy teraz wszelkie demoniczne siły, które przyszły poprzez duchy protestantyzmu, świadków Jehowy i wszelkiego innego rodzaju demoniczne siły religijne wypaczające Słowo Boże. Ojcze, w imieniu Jezusa, my jako Kościół łamiemy to nad ludźmi teraz przez imię Jezus i ogłaszamy jasną drożność duchową. Jasną troszność duchową przez imię Jezus. Przez imię Jezus wywyższamy Ciebie, Boże, który byłeś, jesteś i będziesz, który jesteś wiecznym, potężnym królem. Czcimy Ciebie. Uwielbiaj Go. Szaka porula hatawasela ramanelelot. Hallelujah. Haszedni leolo president Jesus. Szedelot. Hallelujah. Świętych już nas, i po wszelki czas,
Oh,
duchowych wrogów. Jeśli ty nie będziesz ujeżdżał swoich duchowych wrogów, ci duchowi wrogowie będą ujeżdżać ciebie. To jest prawda. Jeśli rozpoznajesz jakiegokolwiek duchowego wroga, który występuje przeciwko twojemu wzrostowi w Chrystusie, to zacznij go z perspektywy tego, kim jesteś w Chrystusie i z perspektywy tego, gdzie zasiadasz. Zacznij ujeżdżać swojego wroga, bo inaczej ten wróg będzie ujeżdżał ciebie. Wystąp dzisiaj z miejsca autorytetu przeciwko wszelkiemu duchowemu wrogowi. I nie ma czegoś takiego, że ty nie widzisz. Ty widzisz, co stoi na drodze twojego rozwoju. Jeśli to jest bunt, to wystąp przeciwko buntowi. Jeśli to jest w ogóle niewrasobliwość, to wystąp przeciwko temu. Jeśli to jest brak posłuszeństwa, to wystąp przeciwko temu. Zacznij to ujeżdżać. To ty masz to ujeżdżać. To ty masz ujeżdżać duchowych wrogów. Jezus powiedział, że diabeł jest pod naszymi stopami. Amen. My nie jesteśmy stworzeni do rozmowy z diabłem, ponieważ on to 100% intelektu. Diabeł jest pod twoimi stopami. Cokolwiek się podnosi, natychmiast pod twoje stopy. Natychmiast pod twoje stopy. Amen. Nie jesteś predysponowany ani ty, ani ja, aby gadać z diabłem. Rozumiecie? Wszystko pod naszymi stopami. Wszystko pod naszymi stopami. Ujeżdżaj teraz w modlitwie każdego duchowego wroga. Każdego duchowego wroga. Podnieś to przez moc imienia Jezus. Pamiętaj o tym, że masz władzę. Masz władzę. Masz władzę i masz samokontrolę. Masz władzę i masz samokontrolę. Oceany śnią, Panu dają chłop.
światło. Strasznie się pokłócili. Wyszarpał ją za włosy.
Konferencja się rozpoczęła, wszedł na scenę i Duch Święty do niego mówi: co teraz powiesz? Co powiesz teraz? Co powiesz tym ludziom, że wyszarpałeś Gerasenia za włosy? Co powiesz? I on, zobaczcie, jak Duch Święty mógł zadziałać przez jednego posłusznego człowieka. Stanął na tej scenie i powiedział: Grażyna, przepraszam Cię. Miał przygotowane masę warsztatów, miał ich nauczać. Ale usłyszał głos Ducha Świętego, który powiedział do niego: powiedz, co zrobiłeś w aucie, a zobaczysz, co ja zrobię. I się okazało, że na tej 300-osobowej sali wszyscy byli ze sobą pochłóceni, wszyscy się żarli, wszyscy przyszli w ciężarach i oni w ogóle nie chcieli słuchać jego warsztatów. Bo Duch Święty zadziałał inaczej, na skutek posłusznego jednego człowieka. Rozumiecie? Wszyscy zaczęli pogotować na tej sali, zaczęli się przepraszać. Jest Bóg. On nie chce, żebyś chodził w ciężarach. On otworzył drzwi więzień. Śpiewamy to. On otworzył drzwi więzień. To musi być kultura naszego życia. Kiedy widzisz, że już ci jest ciężko, że masz plecak pełen kamiuchów, to trzeba to zrzucać z siebie, zwalać. Nieważne, nieważne, co ktoś pomyśli. Ważne, żebym ja zwalił z siebie tonę ciężarów, jakiejś dzikiej odpowiedzialności. Twoja służba nie pójdzie dalej niż ty, niż ty, niż ty. Twoja służba pójdzie tak daleko, jak ty daleko pójdziesz głęboko w Boga. Otwórz dzisiaj przed Nim swoje serce i to nie jest slogan, to nie jest slogan. Powiedz do Niego coś prawdziwego, coś prawdziwego. Powiedz: mam dosyć, przychodzę co niedziela. Co niedziela przychodzę, ale chyba nie wiem, o co tutaj kamar. Chyba nie wiem, chyba się zgubiłem. Powiedz coś do Niego szczerego, tak jak czujesz. Przyjdź, Duchu Święty, do każdego miejsca, w którym sobie nie radzę. Do każdego miejsca, w którym jest patologia, ciemność, w którym nie wierzę, w którym się usprawiedliwiam i mam masę wymówek. Przyjdź, Duchu Święty, do tego miejsca. Przyjdź, nawiedź. Niech Twoje światło oświeci każdą ciemną część mojej duszy. Potrzebuję zbawienia. Potrzebuję dzisiaj z tego miejsca wyjść zupełnie innym człowiekiem. Zupełnie innym człowiekiem. Nie obciążonym jeszcze jedną nauką, ale potrzebuję wyjść dzisiaj z Twoim realnym przejawem mocy w moim życiu. Chcę dzisiaj wyjść wolny, 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 wolny. Matylda, Matylda, nie płacz, tylko otwórz swoje usta. Wyzwól z siebie to, co jest w tobie. Wyzwól to, wyzwól to, wyzwól to, wyzwól z siebie. Wyzwól to z siebie, wyzwól się z siebie. My nie jesteśmy tutaj po to, aby odprawić kolejne religijne spotkanie. Przeklinam Cię, diable, przeklinam Cię, złocieju, oszuście, w imieniu Jezusa, wynoś się stąd, puszczaj ludzkie umysły. Puszczaj ludzkie umysły.
wzywamy Twoje potężne imię, Jezus.
daję Ci każdą dziedzinę mojego życia. Wielkie jest, duszo niech żyj Boga wie.
i moim największym wrogiem jest lęk. Nie bój się, że kiedy zaangażujesz się w przemianę jakiejś dziedziny twojego życia, że coś ci ucieknie. Nie bój się tego. Znam pewnego człowieka, który odegrał dużą rolę w kościele. Który był na etapie ważnych zmian w swoim życiu. Ale było nad jego życiem duże powołanie. I poszedł na taką konferencję stadionową. I myślał, że się gdzieś tam ukryje. I człowiek ze sceny powiedział do niego po imieniu. I precyzyjnie powiedział, jak wygląda. Powiedział do niego, nie bój się. Boże powołanie musi się zrealizować w twoim życiu. Bóg widzi. Bóg widzi. Nie bój się, że cokolwiek cię ominie. Nic cię nie ominie. Nic cię nie ominie. Poddajemy się Tobie, Boże, w bezgraniczne posłuszeństwo. Pozwalamy Ci, abyś się kształtował w nas. Chcemy pachnieć Tobą. Chcemy, aby ludzie, widząc nasze życie, zapragnęli bliskiej relacji z Tobą. Zrobimy wszystko jak najlepiej, to co nas zależy od nas. I wierzymy w Twoją łaskę. Yeah.
Jezus, Pan Jezusa.
czy naprawdę dobrze życzysz drugiemu człowiekowi? Jeśli tak, to zróbcie chleb do pieca. Chleb do pieca robi się tak. Bierz kogoś tutaj na nogi, ktoś się brzuchem kładzie tutaj i przenosisz go w tamto miejsce. To znaczy, że realnie życzysz komuś dobrze. Zróbmy takie coś. To jest proroczy gest, aby nauczyć się o siebie dbać. Nie przejmuj się wami drugiego człowieka. Masz Ducha Świętego. Ja bym zrobił coś ważnego dwa razy tyle. Problem jest w tym, że chrześcijanie dużo mówią o Jezusie i o duchowych narzędziach,
jednocześnie stosując cały czas świeckie zasady i świeckie metody. To jest nasz wróg. Bóg nam dał zupełnie inne narzędzia. Przeciwstawcie się diabłu i zbliżcie się do Boga. Masz z kimś problem? Zatańcz z nim. Kup mu coś. Dobrze użycz. I to jest bardzo ważne. To ostatnio już z Mitką o tym rozmawiałem. Czy realnie ludzie sobie dobrze życzą? Czy realnie chcemy dla siebie wzrostu duchowego? Czy kiedy widzisz człowieka w problemie, to pierwsze co, lecisz go obsmarować? Czy w ogóle bierzesz na warsztat modlitewny tego człowieka i mówisz, będę się o niego modlił? Nie smaruję SMS-a do pastora. Nie piszę, panie pastorze, on ma wszystkie demony świata i wszystkie warownie. Tylko biorę tego człowieka na warsztat. Biorę go na warsztat. Zapisuję go do swojej codziennej modlitwy i zaczynam się o niego modlić. Ojcze, dziękuję Ci, że w Tobie jest rozwiązanie wszelkiego problemu. Do życia mojego brata, do życia mojej siostry. Chcę dla niego powodzenia. Chcę dla niego szczęścia. Chcę dla niego obfitości. Chcę, aby doświadczał życia. Chcę, aby nauka apostolska realnie wywierała wpływ na jego życie. Chcę, aby był zwycięskim człowiekiem. Chcę, aby jego życie nie było upadłe, ale przy jego życie świeciło. Chcę, żeby jego światło świeciło, gdziekolwiek ustawi swoje nogi. Chcę, żeby jego życie całe świeciło. Uczymy się tego, w taki sposób się tego uczymy. Silny Kościół to silna jednostka. Amen. Silny Kościół to silna jednostka. Ten budynek jest tylko i wyłącznie miejscem, które nam daje, aby się wzajemnie razem spotkać i pomodlić, pouwielbiać Boga i posłuchać katechezy, żeby zwiedzeń nie było. Rozumiecie? Ale Kościołem jesteśmy my. Kościołem jesteś Ty i ja. I tak jak silni będziemy my, tak silny będzie Kościół. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystko, co nam dałeś, za wszystko, co nam dajesz. Dziękujemy Ci, że Ty zawsze przychodzisz w stosownej porze i dajesz nam Słowo swoje. Uwielbiamy Cię. Dziękujemy Ci za każdy przełom, za każdą wolność. My będziemy strzec swojej wolności. Strzeż swojej wolności. Strzeż tego, co Bóg Ci dał. Stój na straży, obraniaj. Ustanawiaj im w ogóle straż. Niczego nie strać. Wszystko, co Bóg Ci dał, ochraniaj i obraniaj. Niczego nie strać. Uwielbiamy Cię. Chcę, żeby wyszły osoby, które potrzebują uzdrowienia. Jeśli chorujesz na coś, cierpisz fizycznie, wejdź na modlitwę. Zniewolenie również. Czujesz się zniewolony, wyjdź na modlitwę. Tutaj, bliżej do mnie. Ewangeliści, podchodźcie do ludzi, modlicie się o nich. Chodź. Cztery osoby, czterech ewangelistów, proszę. Połóżcie na niego ręce, uwalniajcie w niego moc. Chodzi o jego oczy. Chcemy, żeby przejrzał. Uwalniajcie moc. A Ty to przyjmujesz. A Ty to przyjmujesz. Organizm Małgosi Córki przyjmuje teraz przeszczep tej nerki.
grzechowi w imieniu Jezusa, aby przyjął teraz tą lekę. W imieniu Jezusa, my to ustanawiamy, Ojcze. W imieniu Jezusa, ciało przyjmujesz teraz tą lekę. Wszystkie nerwy wiążecie się prawidłowo przez imię Jezus. Usuwamy wszelkie zapalenia i wszelkie toksyny teraz. W imieniu Jezusa. Znikają zapalenia teraz z tego ciała. Przez imię Jezus. Ojcze, my to ustanawiamy modlitwą zgody teraz. Przez imię Jezus. Są tacy ludzie, Michał i Ania z Liverpoolu, oni raz oglądają się. Mają kilkoro dzieci. Wszystkie dzieci są chore. Wiktoria 11 lat ma cukrzycę. Mateusz 10 lat ma porażenie mózgowe, autyzm i cukrzycę. Roxana ma 6 lat, ma autyzm. Krzyś 5 lat ma problemy z ręką, z mową. Ewidentnie jest przekleństwo pokoleniowe i demony za tym stoją. Chcę, żebyście modlili się teraz modlitwą zgody, żeby złamać tą dobroć i mowę. Żeby te dzieci wróciły do zdrowia teraz. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, przynosimy Ci Wiktorię, Mateusza, Roxanę i Krzysia. Ojcze, i przez imię Jezus przeklinamy te choroby. Przeklinamy cukrzycę nad nimi. Przeklinamy autyzm. Przeklinamy problemy z mową. Ojcze, w imieniu Jezusa, my przeklinamy to porażenie mózgowe nad tym dzieckiem. My związujemy duchy demoniczne, siły pokoleniowe, które w tym stoją. My autorytetem Kościoła, Ojcze, teraz związujemy demoniczne siły i rozwiązujemy bezprawne więzy nad tymi dziećmi. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus, ciała tych dzieci wracajcie do normy teraz. Przez imię Jezus, my posyłamy teraz aniołów tam. Boże aniołowie, posyłamy was teraz do tych dzieci. Aniołowie uzdrowienia, ja chcę, żebyście tchnęli na nich świętym ogniem. Na każde z tych dzieci, niech te ciała wracają do normy. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, my teraz związujemy duchy okultystyczne nad tymi dziećmi. Wszystko, co było związane z wróżbiarstwem, związane z jakimikolwiek przekleństwami związanymi z okultyzmem. My teraz łamiemy, my odsuwamy to od tych dzieci. Przez imię Jezus. Wszelki duch czarów wywodzący się z okultyzmu, z wróżbiarstwa, z wszelkich innych tego rodzaju dzieci odchodzisz teraz od tych dzieci, od całej tej rodziny. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Trwajcie w wierze. O to, co się modliliśmy dzisiaj. Trwajcie w wierze i w wyznaniu. Tak pomagacie też ludziom. W ten sposób. Serce jak szalony bije.
Ania i ten Michał, o których dzieci modliliśmy się. Legalizują swój związek. Nawrócili się do Boga. I teraz biorą ślub. Żeby też powiedzieć ciutkę więcej, są to przyjaciele Sylwii i Piotra Banasiewiczów z Liverpoolu. Także nie są to osoby, nie wiadomo skąd. Są to przyjaciele Sylwii i Piotra. Są to ludzie, którzy nie bardzo mają gdzie tam chodzić, słuchają nas. Początkowo nas nie mogli znieść, ale z uwagi na to, że nas słuchają i że życie przychodzi do ich życia, postanowili, że chcą być z nami. Na razie online, stąd nasza modlitwa o dzieci i też chcemy błogosławić ich małżeństwo. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za to, że nasi ludzie zdecydowali się na prostą drogę Twoją. Nie, Ojcze, prosimy Ci Ani i Michała. Ojcze, jako Kościół Twój ogłaszamy, że ich dalsze życie będzie jeszcze szczęśliwsze niż do tej pory. My usuwamy z ich życia wszelkie przeszkody, wszelkie demoniczne siły. Ogłaszamy nie tylko zdrowie dla ich dzieci, ale rozwój tych dzieci pod każdym względem. Ogłaszamy, że dzieci pokończą studia, że będą bardzo dobrze zarabiały i że nigdy więcej nie będą chorowały. Ogłaszamy, że nawracają się do Ciebie i będą szerzyły Twoje Królestwo, Ojcze. Dziękujemy Ci, że ich małżeństwo będzie wzorcem, że ich miłość będzie wzorem dla innych ludzi. Usuwamy wszelkie spiętrzenia emocjonalne między nimi. Ogłaszamy, że każda dziedzina w ich życiu jest błogosławiona przez imię Jezus. Amen. Tak też służycie innym ludziom. Waszą wiarę. Waszą wiarę. Powiedz, Agatka, ten sen. Bo wczoraj na szkole mieliśmy o pewnej informacji proroczej, ale nie wszyscy byliście na tej szkole, więc żeby jeszcze raz to powtórzyć. Miałam sen z Rafałem Grodzkim i z Mariuszem Jodłowskim. Śniło mi się, że byliśmy w Rosji i Rafał z Mariuszem nagrywali teledysk. Ja byłam tam obserwatorem. Po nagraniu tego teledysku podeszłam do Rafała i powiedziałam, że nada tytuł tej piosence Pineza. Ja nigdy wcześniej nie słyszałam tego słowa Pineza. Kiedy wstałam rano, pomodliłam się i zajrzałam sobie do Google'a i wygooglowałam, co to tu Pineza w ogóle znaczy. I się okazuje, że jest to opolski gangster, który został skazany za wyłudzenie 17 milionów złotych, między innymi za przestępstwa podatkowe. Ja wczoraj tego nie powiedziałam, ale z uwagi na to, że był tam Mariusz Jodłowski, a on jest przedsiębiorcą u nas w kościele, więc odebrałam od Boga takie słowo, że jest to do ludzi, którzy prowadzą biznesy. Więc Artur teraz więcej powie. Chodzi o to, że diabeł robi różnego rodzaju zasadzki na nas, o tym doskonale wiecie. Jedną z podstawowych zasadek diabelskich na Kościół jest zasadzka na poziomie finansowym. Jeżeli diabeł jest w stanie wykończyć finansowo Kościół, to w zasadzie ma Kościół w ręku. A drugim jest zasadzka na poziomie prawnym. Jeżeli diabeł spowoduje, że ludzie w Kościele zdecydują się na robienie nielegalnych działań różnego rodzaju i przez to trafią przed sądy, to pogrąży to nie tylko tych ludzi, ale również wspólnoty i służby. Ja bym o tym doskonale wiem. Uważam, że jest to dla nas informacja prorocza, aby każdy człowiek, przede wszystkim przedsiębiorca, brał pod uwagę to, w jaki sposób działa na poziomie urzędów skarbowych, na poziomie innego rodzaju instytucji państwowych w tym kraju. Wiemy doskonale, że system skarbowy w tym kraju jest chory i diabelski. Wiemy, że przepisy wielokrotnie są przepisami, które niszczą człowieka, a nie dają mu szansy rozwoju. Ale to nie daje żadnemu z nas mandatu do tego,
aby w sposób bezceremonialny łamać przepisy prawne. Chcę, żebyście byli czujni na tym poziomie. Chcę, żebyście nie pozwolili diabłu, aby przyszedł do waszego życia i podpowiedział wam, że możecie się wzbogacić albo zaoszczędzić przez to, że w głupi sposób podejdziecie do spraw skarbowych i innego rodzaju spraw finansowych w Polsce. Masz od Boga mądrość, a w polskim prawie, również skarbowym, jest wiele luk. Za pomocą tej mądrości omijaj to, co jest do ominięcia. Ale nigdy w sposób niefrasobliwy nie łam prawa. Nie dlatego, że to prawo jest święte, ale dlatego, że ty jesteś święty i nie możesz sobie pozwolić, żeby bezbożne państwo wtrąciło cię do więzienia albo nałożyło na ciebie sankcje, a przez to również zniszczyło twoją służbę. Nie możesz sobie na to pozwolić. Musisz być mądry. Jeżeli pragnie tej mądrości, to się o nią módl. I szukaj też doradztwa mądrych ludzi. Doradztwa mądrych ludzi. Ale nie kombinuj, bo dostajemy jasną informację, ostrzeżenie od Ducha Świętego. Ponieważ, jeszcze raz przypominam, że diabeł nie chce niczego innego, tylko tego, żebyśmy poginęli wszyscy. On chce, żeby ten ruch zginął. Zginął. Rozproszył się i rozbił w pyżynę. Tego chce. Będzie szukał luk. I taką luką są tematy związane z Urzędem Skarbowym i różnymi firmami i z różnymi instytucjami finansowymi w Polsce. Módlcie się o mądrość. Bądźcie przebiegli jak węże, ale bądźcie niewinni jak gołębice. Nie zapominajcie, o tej pierwszej części tego fragmentu. Musisz być niewinny. Musisz śmiało móc stanąć przed każdą instytucją i powiedzieć tak. Co masz mi do zarzucenia? A żadna instytucja w tym kraju nie ma prawa ci nic mieć do zarzucenia. Rozumiesz mnie? Tak musisz żyć. Módl się o mądrość. Jak to robić? Bo to nie jest proste. Rozumiesz? To nie jest prosto tutaj tak żyć. Kraj tego nie ułatwia. Ale nie daj się podejść. Nie daj się podejść. Rozumiesz? Bóg nam o tym mówi. Pamiętajcie o tym. Siadajcie proszę.